Sean. Oh, this you crazy mother. Zobaczycie, jak znane wam gwiazdy robią niespodzianki swoim fanom. Witam was w 2019 roku. Zobaczcie pierwszą niespodziankę. That subtle breathing in your closet every single evening. Thought you never see me again. Looks can be deceiving. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Bartek Kaszuba to 16-letni chłopak z niesamowitym talentem, który śpiewa i gra na gitarze. Jest członkiem ekipy Young Stars, która zrzesza młodych ludzi z ogromnym potencjałem. W 2016 roku został wydany jego debiutancki singiel Bo nie macie tu, który osiągnął już ponad milion odsłon na YouTubie. Natomiast w 2018 roku Bartek wydał swoją debiutancką płytę zatytułowaną My. Artysta pomimo swojego młodego wieku stale się rozwija i buduje piękną relację ze swoimi fanami. Jest już ze mną Bartek! Jestem! Jest! I słuchajcie, wymyśliliśmy taką w ogóle jeszcze akcję, że teraz udostępnimy na naszych Instagramach, że już jest po niespodziance, żeby po prostu fanka, do której jedziemy, już po prostu straciła wszelkie nadzieje, że to właśnie do niej przyjedziemy. Także teraz Bartek robimy to. Oczywiście. Kochani, jesteśmy z Anią właśnie. Siema. Skończyliśmy nagrywać film dla tak. Was. Zrobiliśmy niespodziankę. Mega po prostu. Tak, wybraliśmy jedną osobę z was. Reakcja była przepiękna i mega było cię spotkać, kochana. Jeszcze raz pozdrawiam ciebie. Buziaczki. No. Super, że napisałeś zgłoszenie. Zresztą po prostu tak jak wszystkie z was pisałyście super zgłoszenia i tak było trudno wybrać teraz, ale mamy to. Zrobiliśmy to i wyszło mega. Teraz słuchajcie jeszcze do mnie. Żeby nie było. 3. Cześć! Jestem już z Bartkiem, jesteśmy po niespodziance. To było po prostu niesamowite spotkanie. Tak się cieszymy. Bartek, fajnie było, bardzo fajnie. Buzi dla ciebie jeszcze raz, było mega wspaniale i kocham cię bardzo mocno. To robimy teraz na dobra fanki. Dobra, to mamy już tutaj akcję uknutą. Teraz w ogóle przeczytam wiadomość od fanki, którą wybrałam, bo po prostu tych zgłoszeń było około 1000, także po prostu jesteście szalone dziewczyny, tak kochacie tego Bartka. Dobra, Bartek jeszcze tego nie słyszał, także słuchaj, do kogo jedziemy. Słuchaj tego wiersza miłosnego. Bartek jest dla mnie bardzo ważny, najważniejszy. Zawsze, kiedy widzę jego uśmiech na zdjęciach, jak jest szczęśliwy i ja jestem okropnie szczęśliwa, a spotykając go, po prostu byłabym najszczęśliwsza na świecie. Nie mam żadnego kontaktu z Bartkiem, chodzi mi o pisanie czy rozmowy, nigdy nawet go nie spotkałam. Jest to dla mnie bardzo ważne. Traktuję Bartka jak przyjaciela, takiego, który zawsze przy mnie jest i zawsze mogę w jakiś sposób czuć go blisko siebie. Naprawdę bardzo pomaga mi, zawsze mimo, że on nawet o tym nie wie. Kocham, jak śpiewam Give Me Love, wtedy czuję jakby bariera. I wtedy czuję jakby bariera telefonu i wszystko inne znikło, jakby był przy mnie, siedział obok. Kocham jego całego, mimo że nie wiem, jaki jest na żywo, poza kamerą. To go uwielbiam i właśnie powodem, dla którego to właśnie ja miałabym spotkać Bartka, jest poznanie go takim, jakim jest naprawdę. Spełnienie marzenia, oderwanie się od innych, żeby być właśnie z nim, spełniając swoje marzenie, na które czekam bardzo długo. I jeśli spełni się, zawsze będę wierzyła w każde inne, jakie tylko będę miała. Mogłabym tak pisać jeszcze długo, ale chyba najlepiej po prostu powiedzieć: wierzę w siebie, wierzę w was i w to, że się uda. Pozdrawiam serdecznie i mocno ściskam. Ha! Pragnę jeszcze dodać, że wiele osób też chce spotkać Bartka, bo też chce spełnić swoje marzenie. Jeśli uda się komuś innemu, będę też bardzo szczęśliwa, bo to w końcu lovers, czyli rodzina tak jakby. I jak pisałam już wyżej, wierzę w marzenia i bardzo mocno w Boga i bardzo dziękuję za możliwość udziału w takim konkursie. Ta wiadomość mnie urzekła najbardziej, także zdecydowałam, że jedziemy do niej. Także teraz działamy, dzwonimy do mamy. Dobra, plan jest taki, że ona wchodzi do domu, a ty jesteś u niej już w domu. Musimy to załatwić z jej mamą. Tak, żeby się totalnie niczego nie spodziewała. Także teraz dzwonimy do mamy Zuzi. Halo? Dzień dobry, z tej strony prowadząca kanału Fanka Anna Wójcik. Czy dodzwoniłam się może do mamy Zuzi Godlewskiej? Tak. Tak.
tak. Proszę pani, czy jest córka? Bo zależy mi, aby córka nie słyszała tego telefonu. Nie. Jest tu siedzę na górze. A, to super. Proszę pani, bo właśnie tutaj jestem z Bartkiem i planujemy niespodziankę. I chciałam się tak zapytać, czy wyraziłaby pani zgodę, aby to właśnie pani córka wystąpiła w niespodziance? Tak. Kiedy i gdzie? A to ja zawsze organizujemy tak, że przyjeżdżamy do fanki. Także proszę pani, my nawet jesteśmy dzisiaj gotowi. Dziś? Tak. Ojej, o której? A to my mamy godzinkę drogi do pani. Także, ale to już się podstosujemy tutaj pod panią, także kiedy państwo będą w domu, to my możemy przyjechać. Jesteśmy cały dzień w domu. O, to super. Tylko proszę pani, bo jeszcze chcielibyśmy zrobić tak, żeby córka niczego się nie spodziewała i żeby Bartek... No nie spodziewa się, ona nawet mnie nie słyszy, że ja rozmawiam. To super. I właśnie zależy nam na tym, żeby Bartek na przykład był u niej w pokoju, jak ona by przyszła skądś. Czy jest taka możliwość, żeby na przykład pani zabrała ją w jakieś miejsce, a w tym czasie na przykład my byśmy weszli do jej pokoju, czy tam, czy do mieszkania i po prostu, żebyśmy ją tak zaskoczyli w taki sposób? Dobrze, wyślij ją do babci. O, i super by było, jakby do babci właśnie poszła. Dobrze, super. No to do zobaczenia. Super. Do zobaczenia. Yes! Mamy to. Dobra, no to co? Nie czekamy, tylko jedziemy. Nie. Do zobaczenia. Jesteśmy już w drodze do fanki Bartka, jedziemy do Zuzi. Pokonujemy prawie 100 km. A co na głośnika? I chociaż tu brakuje sił, nie pierwszy raz gonimy sny, głęboko w sercu trzymam się tych dobrych dni. Może przeminąć wiele spraw, ale nie my. Tak, i tutaj mam koncert Bartka w aucie. Ja tu mam super. O, Czarek też ma super. Nie pierwszy raz gonimy sny. Jest. Jednak może nie, bo się rozbijemy. Jesteśmy już w domu Zuzi. Właśnie jej mama wpuściła nas do jej pokoju. Już tutaj się rozstawiliśmy i teraz tylko czekamy na Zuzię. Bartek będzie się chował tam za szafą. Ale się jaram się strasznie. Gotowi. Zuzia jest teraz u swojej babci, coś ogląda, ale zaraz ma tutaj przyjść, także no już nie możemy się doczekać. Gdzie mama? Wszystko. Pani jest przepiękna. Mama się wstydzi, że brzydko wygląda, ale to nieprawda. Tak, no chyba pomagam. Ale tak, żeby nic się nie spodziewała, żeby też córeczka nie powiedziała, nie? Mamusia cię wkręciła to, wiesz? Wiedziała o tym od początku dnia. Zuzia nie może nic powiedzieć. No bo ja myślałam, że już gdzieś piszcie. Właśnie o to chodzi. Ale jesteśmy tacy, wiesz. Tak, bo my specjalnie tak okryliśmy, żebyś myślała, że po prostu już jest dawno po niespodziance. Jejku, cieszysz się? Bardzo. Nice. Ale super. No to w sumie jak już tak jestem, to mam dla ciebie taki prezent, że jak będzie moja trasa, pewnie wiesz, że na wiosnę, to zapraszam ciebie na koncert. Masz zaproszenie do którego miasta tylko zechcesz, gdzie masz najbliżej, to cię zapraszam. Jeszcze nie wiem, w których miastach będę śpiewał, ale tam, gdzie będziesz miał najbliżej, to zapraszam cię. Masz bilet normalnie zrobiony teraz, tak. Na słowo. Ojej, bo jeszcze nie widziałaś nigdy Bartka na żywo, nie byłaś, no to super, jajko, tak strasznie. To co, usiedziemy? Pogadamy sobie? Tak, że tak kręciliśmy, że... A,
No to wszystko było, wiesz, ustawione. Nie, ale udało wam się, naprawdę. No, ale to tak spontanicznie na to wpadłam. Bo patrzę się, gdzie tak. Ja to już trochę nie tego głowa zdałam. Ona najstarsza, najstarsza z nich. A to na Pieszczadzie? No ja 19, ja mam 16. Ile? 16. Jezu, ty tak mało mówisz strasznie. No spokojnie. Jak nigdy? Jak nigdy. Jak nigdy. Tak to rozgadana? No. Zuzia. Co pierwszym razem? No! Jesteś niesamowity. Jestem niesamowity. I chociaż znowu brakuje sił, nie pierwszy raz gonimy sny. Głęboko w sercu trzymam się tych dobrych dni. Może przeminąć wiele spraw, ale nie my. Tak usiedliśmy, bo postanowiliśmy, że zagramy w świetną grę, którą ma tutaj Zuzia bez product placementów, ale chodzi o coś takiego, że po prostu się przekręca taką rzecz i trzeba odpowiedzieć na pytanie w 5 sekund. Wymień 3 rzeczy w 5 sekund. Tak, no i dobra. Przed chwilą było takie śmieszne pytanie, że postanowiliśmy, że będziemy to nagrywać. Wymień 3 rzeczy, których nigdy nie powinno się zostawiać bez nadzoru. Dziecko. Rzecz. Aha, no dobra, no to telefon, portfel i kurde mikrofalówka. A wcześniej Bartek powiedział rzeczy, które się płoną człowiek. Wymień 3 rzeczy, których nie powinno się kupować w promocji. Ciuchy, żelki, czekoladę. A czemu? A dlaczego? No ciuchy w promocji, bo to już przenoszone, może zwrócone. Żelki, no to pewnie przeterminowane, tak samo jak czekolada. Dobra, nie zaliczamy, dać. Zaliczamy, dobrze, ja to przyjmuję. Wymień 3 osoby, na które mogłabyś trafić się o godzinę. Czarek czaruje, Bartek Kaszuba i... Johnny Depp. Mama. No teraz, po takim czasie, już dawno przyjechałem. Zostaliśmy na noc. Mieliśmy być pół godzinki, ale oczywiście jak zawsze się zasiedzieliśmy, bo tutaj herbatka, ciasto. Tak nam zeszło 2 godzinki, ale był to bardzo mile spędzony czas. Ja się bardzo cieszę, że odwiedziliśmy tutaj Zuzię, że przyjechaliśmy. Cieszę się, że Bartek był przy okazji. To była kolejna super przygoda. Słuchajcie, zbliżamy się już do 100 tysięcy subskrypcji. Dlatego jeśli jeszcze ty tego nie robisz, to tu masz ten przycisk, kliknij go i bądź ze mną na bieżąco. Do zobaczenia.